Witamy ponownie na kanale YouTube Jan Marczyński Wejherowo z cudownego miejsca. Woda to życie. Proszę zobaczyć, jak wspaniałe jest życie, gdy jest woda. I o tym zechce nam troszkę opowiedzieć mieszkaniec Wejherowa, znany, lubiany Gienek Wejherowo. Proszę, powiedz nam o tym źródełku. Co ty tu porabiasz w tym przepięknym miejscu? Ja tutaj sobie biorę, proszę państwa, co drugi dzień wodę. I po prostu to jest woda bardzo zdrowa, to jest bita studnia. Pan redaktor może to nagrać tutaj. I po prostu... Pokażemy. Bo woda ma dużo chloru miejska, a to jest bita studnia. I tu się napełnia woda pod ciśnieniem za pomocą... Może odkręcisz, Gienek, odkręć tak? Jeszcze raz, o, zaprezentuj, tak. Jak ty to robisz właśnie. Tak, to można się nawet wymyć ładnie, o, ręce, proszę państwa, ta woda jest bardzo zdrowa. I się umyć, o. Elegancko. Proszę państwa, bardzo zdrowa woda, zimna, ale zdrowa. O. A szczególnie na te upały, które były, tak. Które zagościły do grodu Wejhera, bardzo wielkie upały, wysokie temperatury mieliśmy, tak? Tak. To taka woda... Powyżej 30 stopni. Na wagę złota, o, jest. Jak jest moc wody? Teraz jak to nagra, tak? O, jaki jaka... strumień, proszę bardzo. Potęga wody. To jest potęga. Woda ma swoje ciśnienie. Jest, wysokie tutaj. Jest to bardzo ważne w przededniu właśnie dość drastycznych podwyżek cen wody, kanalizy, gdzie no wiele osób już będzie się bardzo zastanawiać, skąd to wszystko wziąć pieniądze. Proszę państwa, powiem tak, że jak dzieci się rodzą, to trzeba codziennie w tej pracy automatycznie prać. Po prostu trzeba się wykąpać. To, proszę państwa, ile, wiecie, ile to jest setek litrów? Może nie tysięcy, ale w ciągu miesiąca to nabija liczniki i po prostu trzeba jakiś budżet trzymać. Żywność idzie w górę. No chleb już prawie 9-10 zł kupywałem tu na rynku małym, wejherowskim. Jest coraz gorzej. Trudniej. I proszę państwa, tutaj mi mieszkańcy grodu Wejhera mówią na dużym, małym rynku, że przez podwyżki cen może być, nie daj Boże, wojna domowa. Ale ostrzeżenia są ostatnie, proszę państwa. Naród biedny, nie ma z czego żyć. Jesteśmy oni są z miesiąca na miesiąc, a proszę państwa, dla bogatych chleb może kosztować 100 zł. Ich prawda. Ci, co mają miliony. Panie redaktorze, dobrze mówisz? Bardzo dobrze, tak, prawda. Może i 100 zł kosztować, ale dla biednych. Mas, dla zwykłych ludzi. Dlatego należy poszukiwać oszczędności wszędzie tam, gdzie one są możliwe. I proszę państwa, będziemy kontynuować z Gienkiem tą tematykę właśnie. Jak oszczędzać? Oszczędzać po to, by przeżyć, by przetrwać. Bo to już chodzi o przetrwanie. Tu nie chodzi o to, żeby żyć na jakimś poziomie godnym, tylko o to, żeby przetrwać. Z tym niestety, z tą brutalną rzeczywistością przyszło nam się zderzyć. No niestety, w 2022 roku. I nic nie wskazuje na to, aby się ta sytuacja poprawiła. Dlatego Gienek nas tutaj naucza, poucza, wskazuje. Prawda? Tak. Jak sobie poradzić? Mieszkańcy, następnym filmem zrobimy na temat gazu, ale to już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj mamy którego? No dzisiaj mamy 4 września 2022 roku. Tak. Piękny, słoneczny dzień. Tak. I na szczęście jest ta woda i tym optymistycznym właśnie sygnałem, akcentem będziemy się z państwem żegnać, że na szczęście jest zdrowa, życiodajna woda. Mhm. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, do uzdrzeni. Trzymajcie się.